nie wiem, jak to można pobrać. Przepraszam. Dlaczego pan niszczy życie człowiekowi? Bo on zniszczył mi. Jest to dla mnie bardzo duże przeżycie. Bardzo się boję, że jeśli zapadnie jakikolwiek wyrok, że on nic nie zmieni, bo Stalker teraz przebywa w zamknięciu, w areszcie, a i tak cały czas nie daje mi spokoju. Bardzo się denerwujemy, bo dziecko bardzo przeżywa, denerwuje się. A to się przekłada na nas, to wiadomo, tak? No, oczywiście. Specjalnie ja przed pójściem do pracy jestem tutaj, żeby go wesprzeć. No bo widzę, co się z nim dzieje, tak? Powinien się leczyć ten człowiek. Takie rzeczy, żeby robić, żeby jeszcze co? Kwasem starasz, że go obleje? Oskarżony, proszę wstać. Której zarzutów pan rozumie? Tak, rozumiem. Przyznaje się pan do dokonania zarzuconych czynów? Będzie pan składał wyjaśnienia? Tak, jak najbardziej będę. Cały czas myślę sobie o tym, co zrobić, w jaki sposób mogę postąpić, żeby ten człowiek się ode mnie po prostu odczepił. Halo. Kiedy ty mi dasz spokój w końcu? Nigdy. Dlaczego? A dlaczego mnie szukałeś samego, że wybrałem ci zarazy? Co się mogę zginąć? Nie mówiłeś. Wiesz co, nie chcę mi się na ten temat dyskutować z tobą. Podaruj sobie, bo z tego co wiem, to ty dzwonisz nielegalnie. Ty nie powinieneś do mnie dzwonić, wiesz o tym? Ale nielegalnie dzwonię, bo tylko wydaję telefon i zgodę prokuratura. Aha, i prokuratura wyraziła zgodę na to, żebyś dzwonił do mnie, tak? Tak. Nie dzwoń do mnie i daj mi w końcu święty spokój. Odwiedzę cię, jak i tak ci jak idę. Dostałem, mogę tak powiedzieć, ataku paniki, bo nie wiedziałem, co się znowu dzieje. Jak to jest możliwe, że jest w areszcie, bezkarnie mnie nękał ponownie, wykonywał połączenia, w których groził mi, znowu wzbudzał we mnie strach i stres i nikt tego nie kontrolował, nikt tego nie przysłuchiwał, nikt nie sprawdzał, gdzie on dzwoni, no to dla mnie po prostu w głowie mi się to nie mieści. Czy pan podjął jakieś kroki w celu wprowadzenia jakichś organów ścigania czy służby więziennej, żeby skontaktować się z panem pokrzywdzonym? To znaczy jakie środki? No ja się pana pytam, czy jakieś pan podjął, jakieś kroki? To znaczy, no... Czy wprowadził pan w błąd organy ścigania bądź też służbę więzienną, żeby skontaktować się z pokrzywdzonym? Jeśli chodzi o numer telefonu, to tak, przyznaję się, że to ja zrobiłem, ale to tak jak wspomniałem, wysłałem tylko jakby zgodę na kontakt telefoniczny z pokrzywdzonym, na co prokuratura moja wyraziła zgodę. Kto figurował w tym wniosku jako osoba, z którą pan się miał kontaktować? Mój brat przedoczny. Rozumiem. A proszę pana, a numer telefonu jaki pan podał? No, pokrzywdzonego. Pokrzywdzonego pan podał. A dlaczego pan tak zrobił? Chciałem sprawdzić, czy prokuratura po prostu jak sprawdza i jak weryfikuje każdy numer. Proszę pana, czy ja dobrze rozumiem, że pan wini urząd prokuratorski funkcjonariuszy służby więziennej za to, że pan starał się ich wprowadzić w błąd, bo jakby nie rozumiem, co trzeba. Dzień dobry. W sprawie państwo przyjeżdża do nas? Mateusz Sadowski, telewizja TVN, program Uwaga. Czy nie może pan wyjść i z nami porozmawiać tutaj? Nie, nie będziemy rozmawiać. Wszystko, co mieliśmy w tej sprawie do powiedzenia, przesłałem na skrzynkę mailową, także ma pan odpowiedź. To wszystko, co mam do powiedzenia w tej sprawie. Proszę pana, ta odpowiedź nas nie satysfakcjonuje, ponieważ mamy poważne zastrzeżenia co do tego, jak wykonywali swoje obowiązki pracownicy służby więziennej w tym areszcie. Czy nie uważa pan, że sytuacja, w której podejrzany o stalking nęka swoją ofiarę nawet z aresztu, to jest porażka aparatu władzy? Niewątpliwie doszło do sytuacji, która nie powinna się zdarzyć. Nie temu służy tymczasowe aresztowanie. Proszę też Wysoki Sąd o złagodzenie mojej kary. Jeśli byłaby taka możliwość, to najlepiej w zawieszeniu lub o karę mieszaną za popełniony przez moją osobę czyn.